Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No jak na poprzednim filmie powiedział, tak zrobił na dzisiejszy. 26 tysięcy złotych w skinach wrzucamy w ten kontrakt i zobaczmy, czy tutaj coś się zaczaruje ciekawego dla nas. No niestety jest to 4000 na minus, no 3600 już tak, żeby być dokładnym. No powiem tak, no zaczęcie, no dosyć średnie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym oczywiście odcinku z GeForce Kings, a na czym byłby oczywiście mój film bez konkursu na skina dla widza. Jak chcesz wygrać, oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzu oczywiście napisz, na Discorda dołącz, bo czekałem tam na was giveaway, nie jeden, a nawet kilka. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Kings, jako są pewne, kim jesteś, loguj się z nim, zapisuj, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny i tutaj oczywiście kodzik CROXY przez bajk sobie wpisujesz, strzyczka na start za free, 5% więcej od każdej wpłaty, więc kodu używajcie, jak chcecie sobie GeForce Kings załadować. I powiem tak, no, zaczynamy tutaj wróżbą z Shin Olympus, wyjątkowo nie będę na tą szczynię narzekał, mimo iż no dała mi tutaj, czekaj, to kosztowała 4000, to jest czeka 4000, okej, nie 5, to jednak nawet dała na to zarobić, więc okej, nie będę na skrzynkę Olympus dzisiaj, no chyba pierwszy raz narzekał. Generalnie, jak konto chcesz sobie oczywiście doładować, no to tutaj sobie klikasz doładuj, no i oczywiście kodzik CROXY tutaj sobie wpisujesz, wszelakie metody płatności oczywiście, tutaj jest pokazane, że mam 10%, ale to dlatego, że udało mi się na dziennym bonusie, który oczywiście też na stronie jest dostępny, ustrzelić właśnie 5% dodatkowe jeszcze do wpłaty, więc codziennie oczywiście tym kółkiem sobie tam możesz kręcić. My mamy bardzo duży budżet oczywiście z poprzedniego filmu, dlatego 5 big bolerów od razu na start, tutaj chyba GeForce Kings x Travis Scott Collaboration, coś mi się tak wydaje. No dobra, zobaczmy tą skrzynkę Travisa Scotta, jak nam oczywiście na niej pójdzie. No big boler to była skrzynia, która no tak chyba niezbyt ze mną sympatyzowała, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, sięgając oczywiście w przeszłość, no ale taki motylek, no jakby poleciał, byłbym naprawdę bardzo tutaj wdzięczny. A zaczynamy tutaj skinami, no nie za więcej niż 100 zł. No właśnie, flusza tutaj jedynie ta CZ-ta, prawie 100. No ale wiadomo, mi pani w matematyce zawsze mówiła, w sensie pani od matematyki zawsze mi mówiła, że ma... O kurwa mać! No to jest, żebym tutaj wjechał z matematyką, stary. Pani od matematyki zawsze mi mówiła, że nie ma coś takiego jak prawie w matematyce. Jest albo dobrze, albo źle. Więc no tutaj kurwa zaczynamy fatalnie ten odcinek. No powiem tak, no 27 koła. No było, tak? Było w bitwie, się zmyło. No tak bywa, tak? Nie zawsze się wygrywa. To jest właśnie, że tak powiem, jak to się mówi, morał taki z tego słynie, CROXY, zostaw kurwa tą skrzynię. No a CROXY mówi i robi swoje. 10 tysięcy big baller po raz drugi. I zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie, czy no tutaj role może się teraz w tej bitewce odwrócą, bo no zobaczcie, że skiny naprawdę tutaj no sympatyczne są w tej skrzyni. Nie ma co mówić, że nie, ale no właśnie, trzeba przede wszystkim je zdobyć, bo jak mój przeciwnik je zdobywa, no to tak niezbyt chce mi się cieszyć. Więc zobaczmy, pierwsze otwarcie, no i kurwa, GG, 20 tysięcy. No nie, musiał trafić, żeby tą bitwę wygrać jakoś. Nie wiem, ile kosztuje ta naklejka Fox, nie mam totalnie pojęcia, nigdy specjalnie w tych naklejkach nie siedziałem, ja to bardziej taki skinowy, ale no czasami też, że tak powiem, jak zobaczę niektóre ceny tych skinów, to też no lekkie zdziwienie jest, nie powiem, że nie. No spada jeszcze Poseidon, no White Lotus, no nie, no nie ma opcji, żeby White Lotus nas uratował, no chyba, że jakaś Factory New, tutaj, że tak powiem, gruba ryba, no, no niestety, no 25 tysięcy po raz drugi, co tu się, przepraszam, dzieje, stary? Przegrałem jakieś 20 tysięcy w... nie wiem, 2 minuty? Co tu się dzieje? Mamy 13 koła, stary, mieliśmy ponad 30. Powiem tak, ewidentnie coś tutaj nie idzie, a jak nie idzie, to pamiętaj, stary, no właśnie, żeby grać odpowiedzialnie. Jak nie idzie, to odpuść sobie, zrób sobie dzień, dwa przerwy i jak chcesz potem oczywiście wrócić, no to no jak najbardziej można tutaj spróbować, ale pamiętaj, żeby grać z głową i żeby wszystkiego nie przegrać, tak? Jak przegrywasz, no to zrób sobie tak, jak mówię, zrób sobie przerwę i jak potem będziesz chciał sobie wrócić, spróbować swojego szczęścia, to z chłodną głową, tak? Z chłodną głową możesz oczywiście zrobić to ponownie. Zobaczmy, tutaj właśnie 8 skrzynek bilioner, co nam zaproponuje 3200 zł. No zaczynamy tutaj, no tak jak cały dzisiejszy film, no już zaczęliśmy generalnie od
tragicznego, że tak powiem, wstępu z tym kontraktem za 26 tysięcy, z tego co pamiętam, więc no ja od tego filmu tak szczerze, no już chyba nic nie oczekuję, tak? Zróbmy sobie po prostu tą bitwę do końca i myślę, że właśnie to jest odpowiednia i mądra decyzja, żeby no mając te 10 koła już, że tak powiem, dalsze giercowanie odpuścić albo po prostu ustalić sobie limit, że poniżej 10 koła nie schodzimy i tak właśnie mogłoby to wyglądać. Więc zobaczmy, jak tutaj te skrzynki bilioner jeszcze nam rzucą, bo wydaje mi się, że tą bitwę wygrywam w tym momencie, ale no właśnie, no jeszcze jedna skrzynia przed nami i szczerze już chyba nie wygrywa tej bitwy. 1300, 2000... Ło, powiem tak, no ta deklasacja ewidentnie poszła ze strony mojego przeciwnika. No cóż, no dziękuję za oglądanie. No tak jak mówię, trzeba grać z głową, a dzisiaj Kroko gra z głową. Niesamowite, co?